Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj zagramy w Sliterio. Zielony robaczek, zobaczcie jak on wygląda. Czyli jaką nazwę powinien przyjąć? No oczywiście, że tak, złowieszczy pytąg. I gramy dzisiaj agresywnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Złowieszczy pytąg atakuje. Wow, ale serwer laguje na samym starcie już. Co tu się dzieje, jakie lagi tu są? Wow. Tu są lagi, słuchajcie, niesamowite. Dobra, jeszcze raz, drugie podejście. Ale straszliwie, tutaj jest przerażająco, po prostu przerażająco, naprawdę. Nie przypuszczałem, że takie lagi mogą być. Oh my god, za dużo tutaj postaci jest. Za dużo tutaj ludzików śmiga. To po prostu niesamowite. Oh my god. Ktoś się rozbije? Tam się rozbił. Nie! Jezus Maria, nie umiem sterować teraz postacią. Tak się bardzo przycina, że to po prostu masakra. O tego za... Ciach! Zaatakujmy go. Ło! Jakie lagi. Ja pierdzielę. Ja nie muszę mi... O Jezus! Nie muszę mi wyprzedzić już, czy jeszcze nie? Po prostu tak laguje, że to jest niesamowite. Jakim cudem, jakim prawem? 481 graczy? No patrzcie, to są ewidentnie jakieś lagi. Nie no, kurczę. Ale to przycina, ja pierdzielę. Złowieszczy pytą nie da rady. Tak, świetnie, dzięki za reklamę. Ale przejdźmy dalej. Nie no, masakra jakaś. Delikatne lagi są, nie mam jak atakować, bo nie mam płynności. Będzie o tyle trudniej. Nie wiem jak to u was wygląda, ale u mnie ta postać, ten robal, delikatnie jednak przycina. Nie wiem co z tego wyjdzie. Wow. Jezus Maria, masakra. Jakie opóźnienie wielkie. Dlatego tak wszyscy tam giną, ci więksi. Ja nie wiem, czy tutaj jakieś cheaty się odpaliły komuś, czy jak. Oh my god, dlaczego tak tragicznie jest? O, teraz lepiej, póki nie ma graczy. A jak są gracze, patrzcie co tu się dzieje w ogóle. Dziam. Z pół sekundy opóźnienia. Czyli życie albo śmierć. To zdecydujące pół sekundy. Nikt nie wiadomo, ktoś na pełnym, w pełni rozpędzonym robakiem przyleci. O właśnie. To nie zdążymy wyhamować. Jeny. Czekajcie. Co tu się dzieje? Dobra, spróbujmy może tutaj kogoś zaatakować. Bądźmy agresywni. Pomimo nie do końca dobrych warunków. No widzicie? No i patrz, ja przeleciałem przez punkty. No ofen, przeleciałem przez punkty i po prostu w ogóle ich nie zapałem. Masakra jakaś. Żenada. Dobra, lecimy tędy. Tu jest więcej czerwonych. Zobaczmy, tutaj na dół. Tutaj coś zginęło. Nie, dobra, może tędy lepiej, będzie bezpieczniej. Zawrócimy. Przelecimy, tak, o. Holender, jasne, naprawdę, to nie jest taka prosta sprawa dzisiaj. Gdyby te lagi nie występowały, to myślę, że byłoby znacznie prościej. Ale widzę, że ludzie mają dość, bo dużo osób wyszło na raz z serwera. Tak mi się wydaje, tak z 40 osób mniej nagle się zrobiło. Czyli chyba, że się, chyba się poddali, naprawdę. Ja sobie tędy przylecę. O, i jeszcze tędy przylecę. Patrzcie, jakie ryzyko. Patrzcie, widzieliście? No lagi są, ewidentnie są lagi. No bo przecież normalnie by się gościu nie wbił. Normalnie by się we mnie nie wbił przecież. Każdy by normalny to ominął. Jezus Maria, no i patrzcie, no co się dzieje w ogóle. Wow. Nie no, ja dam radę, wytrzymam. Przemierzymy szlaki i wygramy. Chyba, nie wiem. Nie, słuchajcie, dzisiaj, że tak powiem, zrobię sobie jedno podejście. 512 osób na serwerze, ja pierdzielę. Nie, zrobię jedno podejście. Jeżeli złowieszczy pytąg nie da dzisiaj rady, to on jeszcze powróci. Jeżeli dzisiaj do końca odcinka będę miał cały czas lagi, to nie. To ja wrócę w inny dzień jako złowieszczy pytąg i również będę tutaj siał zniszczenie. Ale wtedy naprawdę będę siał zniszczenie, bo teraz to widzę, że jednak...
nie da się przewidzieć, co się dzieje na serwerze. Serwer po prostu lubi zaskakiwać tak co jakiś czas. Wiecie, nagle wszystko jest spokojnie, a tu niespodzianka. Nagle okazuje się, że wszyscy nie żyją. Że coś się na przykład zbugowało, że zlagowało i że nagle okazuje się, że w kogoś się wbiliśmy, kogo wcześniej nie było. Tak więc... No cóż... Jezus Maria, no patrzcie, jak on przyspiesza. No ja w życiu go nie wyprzedził. Gdyby on mnie chciał zaatakować... No to już po mnie. No ja pierdzielę, weź tu człowieku, zbieraj te punkty teraz. O, hej! Proszę bardzo. Złowieszczy pytąg atakuje. On się nie poddaje. Nawet jeżeli zginie, to on powróci, by zabić znowu. Oh yeah. Tak jest. Dokładnie takie jest motto złowieszczego pytąga. Zabijaj, póki aż popadnie, czy tak dalej. No wiecie, sorry. Zabijaj, póki możesz. O, tam się zabijają. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja zaraz zginę, tutaj ktoś zginie. Nie umieraj! Nie umieraj! Dobra, czekajcie, 2300 punktów, czyli da się grać na lagach. Kwestia, Jezus Maria. Tutaj te randomowe sobie latają. Widzę, że niestety, że tak powiem, no już trochę zgłupiały. Te randomowe zgłupiały i nie, chyba, nie wiem, dobra, bez sensu. Ludzie, administratorzy tego serwera, gry, jeżeli możecie, jeżeli widzicie, że są lagi, wyłączcie te może randomowe ludziki, robaczki, bo to może one potrzebują przetwarzania i one muszą przetwarzać i one myślą i tam jest kalkulowanie, tak? Gdzie ten robaczek ma polecieć, może wyłączcie to po prostu i tyle. No bo przecież no jest totalna rzeźnia. O, ja teraz nie wiem, on czym przyspiesza, on może już nie przyspiesza. Może on już przyspiesza, albo nie przyspiesza, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. O, rozbił się jakimś cudem. Ale jazda. Rozbił się w pustym miejscu. Ja pierdzielę. No tak to widzi, tak to wyglądało. Że on w pustej przestrzeni się rozbił, chłopak. O, co ty mi tu kombinujesz? To nie ja. O kurczę, podobny robak. Łatwo się pomylić. O, lender jasny, dobra. Wow, wow, wow. Ja pierdzielę. Czekajcie, nie, tak zrobimy. Tutaj w dół, nie, masakra. O! O, wow. Zbieraj punkty, panie Pawle. Okej. Okay. Panie Alex, a że się pan wkopał? Ło! Ło! Jezus Maria, jakie lagi! Ło! Nie! Dobra, słuchajcie, 4000 punktów, to jest 4000 punktów, niedawno było 20 tysięcy i to było znacznie prostsze, a tutaj widzicie, niestety, chwilowe problemy z serwerem i już od razu robi się nieciekawie. Teraz mam 450 graczy. No! Dobrze, że nawet go nie dotknąłem, no ledwo go dotknąłem, no. Masakra. Nawet nie zdążyłem się odwinąć. Masakra, czekaj się. No nie! Ah, 10 punktów zdążyłem zebrać. Jeszcze raz. Nie, dzisiaj jest... To nie jest ten dzień, słuchajcie. To nie jest ten dzień na walkę z złowieszczym pytągiem. Ewidentnie potrzebujemy... A czekajcie, w sumie możemy trochę popsuć humor innym. Bo skoro wszyscy mają lagi, to również i ci duzi mają lagi. Więc jakim się wpierdzielę... Gdzieś tutaj, te takie malutki się wpierdzieli, to im będzie przykro. O, na przykład, o, proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. O, trochę urosłem, trochę mogę przyspieszać. Znajdźmy jeszcze, taka misja, znajdźmy dużego, zabijmy dużego. Polowanie na dużą bestię, na dużą orkę, na wieloryba. O. O, dobra. Czekajcie, jest tu jakiś duży robal w pobliżu, jest coś takiego. Tutaj dużo działa ich. Wspomóżmy, zabijmy. Jezus Maria. A się wtrącacie tutaj? O, proszę bardzo, zabójczy pytąg. Ojeny. Ile tu punktów? Ile punktów? Wszyscy w euforii. I teraz nie wiadomo, co robić. Nie wiadomo, co robić. No,
O Jezus Maria, no ja nie lubię takiego momentu, kiedy mogę zebrać dużą ilość punktów, a tak naprawdę nie wiem, czy za chwilę nie zginę. I ciężko się w ogóle zbiera te punkty, bo strasznie laguje. Niesamowicie laguje. O. Dobra, coś tu zebrałem. Aczkolwiek zaraz zginę. Okej. W sumie nie okej, to jest bardzo źle. Ale tu się po prostu dłużej nie da grać. Także moje ostatnie podejście. Moje ostateczne Jezus! Ja zabiłem. Dobra. O! Nie! O! Dobra, nieważne, słuchajcie. Dzisiaj więcej grać się nie da. Mam nadzieję, że ten serwer ożyje już niedługo i będzie stabilnym serwerem i będzie wszystko ok. No bo jak tak wszystko trzaska i, że tak powiem, jest takie opóźnienie, to się po prostu nie da grać. I złowieszczy pytonk powróci niedługo. Także do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!